Wariant Omikron stopniowo rozlewa się na cały świat, a Światowa Organizacja Zdrowia, powołując się na prognozę, ostrzega, że za 2 miesiące nawet ponad połowa ludzi w Europie może zarazić się tym wariantem SARS-CoV-2. O tym, co przed nami, porozmawiam dziś z moim i Państwa gościem, profesorem Andrzejem Falem z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie profesorze, po przerwie świątecznej, po nauce zdalnej, dzieci wróciły do szkół. Kiedy prognozuje pan taką falę back to school infection, czyli kolejnego wzrostu zakażeń spowodowanych tym, że dzieci właśnie zasiądą w szkolnych ławach, w klasach często niewietrzonych, w dużym zagęszczeniu? No, rzeczywiście ten powrót do szkół w tej chwili, myślę, że można by jeszcze jakby przemyśleć czy troszeczkę zmienić, bo tym bardziej, że za kilka dni pierwsze województwa w Polsce zaczynają ferie dla dzieci. Ja rozumiem i szanuję to, że ta decyzja była podejmowana w troszeczkę innych realiach. Natomiast no, mamy realia rekordów padających z dnia na dzień. Nie mówię tylko o polskich czy europejskich, ale światowej wysypowi ponad 2 milionów zakażeń dziennie, no co pokazuje, że pandemia w rozumieniu świata się rozpędza, w związku z tym ona się rozpędza również i w Europie, a my dotąd relatywnie mieliśmy tych zakażeń mało. Relatywnie, no bo możemy dyskutować, czy 20 parę tysięcy, 30 to jest dużo, czy mało, czy jakbyśmy więcej testowali, to by było więcej, czy mniej. To nie ma większego znaczenia, bo tak czy inaczej w stosunku do światowego trendu niewątpliwie ta część Europy była relatywnie oazą spokoju, jeśli chodzi o zachorowania, bo jeśli chodzi o ciężkość i umieralność, to jest zupełnie inna historia, o tym za chwilę. Natomiast jeżeli tak jest, no to zmieniają się pewne realia, o których mówiliśmy jeszcze w grudniu, na podstawie których decydowaliśmy i co wielokrotnie podkreślaliśmy specjaliści, epidemiolodzy, pulmonolodzy, jak również podkreślało Ministerstwo Zdrowia, że decyduje się na bieżąco i myślę, że również taka bieżąca decyzja, czy pośrednie weryfikowanie decyzji w miarę nowych informacji powinno dotyczyć powrotu do szkół, bo w przeciwnym razie no, tylko wspomagamy tego wirusa, który i tak u nas zacznie się rozprzestrzeniać szybciej niż dotychczas. No bo nie ma powodu, dla którego akurat w Polsce miałby tego nie robić, jak wszędzie indziej robi. To wspomaganie go w tym procederze myślę, że to nie jest dobry pomysł. A kiedy będziemy pokłosie widzieli właśnie tego, że dzieci wróciły do szkół? Panie redaktor, no, dyskutujemy o różnicach w różnych wariantach. Jednym z różnic wariantów, to znaczy tego, co Omikron ma innego niż Delta czy Alfa, do których wcześniej byliśmy przyzwyczajeni, to jest kwestia okresu inkubacji, to znaczy okresu pomiędzy zetknięciem się i zakażeniem patogenem, a pojawieniem się objawów chorobowych. No i w przypadku Omikrona ten okres inkubacji jest nieco krótszy niż w przypadku Delty. Niektórzy twierdzą, aczkolwiek okres obserwacji jest jeszcze dosyć krótki, czy mało tych przypadków relatywnie jest obserwowanych, ale niektórzy twierdzą, że to jest 3, maksimum do 5 dni, raczej 3. W związku z powyższym, no jeżeli dzieci wrócą no, czy jakiekolwiek inne gremium zbierze się, czy gdziekolwiek dojdzie do zatłoczenia, to efekt tego wydarzenia, efekt tego eventu będzie widoczny najprawdopodobniej po 3 do 4 dni. To wynika z charakterystyki Omikrona. Jeśli dalej, a wiemy, że w Polsce dominuje Delta, to ten efekt będzie widoczny po 5 do 7 dniach, bo okres inkubacji wariantu Delta jest po prostu dłuższy. Wiemy już, że Omikron szybciej wywołuje objawy. Ten okres inkubacji jest krótszy, jak pan powiedział. Jest też bardziej zaraźliwy. A czy jakieś specyficzne objawy lub może inaczej się objawia nieco niż na przykład zakażenie wariantem Delta? Na obecną wiedzę tak wydaje się, że objawia się inaczej, to znaczy jego tropizm, czy jego infekowanie i zajmowanie dolnych dróg oddechowych, mówiąc krótko, płuc, jest mniejszy niż w przypadku dotychczasowych wariantów i to jest tak naprawdę dobra informacja, bo on skupia się, czy objawy jego, przynajmniej te, które wyraźnie widać i które obserwujemy,
dotyczą raczej górnych dróg oddechowych, czyli śluzowych nosa, zatok obocznych nosa, gardła, krtani. Tutaj jest główne skupienie się tego wirusa i w związku z tym jego objawy, raz, że przy krótszym okresie wylęgania, a dwa, przy tym umiejscowieniu w górnych drogach oddechowych, dużo bardziej sugerują i dużo łatwiej pomylić z prostą infekcją, czy to adenowirusową, czy z RSV. Szczególnie, że w tym okresie tych drugich zawsze mieliśmy dużo, niż to było w przypadku delty czy alfy, gdzie dominowały jednak objawy płucne i gdzie głównym wyznacznikiem postępu ciężkości choroby była ewentualna duszność i desaturacja. Pod tym względem można powiedzieć, że Omikron wydaje się na mniej groźnego czy bardziej łagodnego, ale myślę, że zaczekajmy, jak on się będzie zachowywał u nas w dłuższym okresie czasu, bo na pewno wywoła lawinę zachorowań. Wiemy, że jest dużo bardziej zakaźny, 2-3-krotnie, a w różnych publikacjach od 100-200%. Natomiast na pewno dociąży to, czy przeciąży już i tak dociążoną opiekę zdrowotną, tą ambulatoryjną i na pograniczu ambulatorium i szpitala. Natomiast pytanie, na ile to jest odmiana, czy na ile to jest wariant, który spowoduje wzrost konieczności hospitalizacji, bo jak wiemy, dotąd hospitalizowani byli głównie pacjenci wymagający tlenoterapii, bądź pacjenci, u których zakażenie SARS-CoV-2 wikłało istniejące wcześniej choroby przewlekłe. Panie profesorze, to ja się tylko dopytam, skoro Omikron nie atakuje płuc równie często, równie mocno jak na przykład Delta, to czy duszność w przypadku zakażenia górnych dróg oddechowych może po prostu nie wystąpić albo być znacznie mniej dokuczliwa? Zdecydowanie objaw duszności, który jest objawem subiektywnym ze swojej definicji, nie powinien towarzyszyć pacjentom z Omikronem, czy może inaczej, powinien dużo rzadziej im towarzyszyć. Natomiast kłopoty fizyczne, techniczne w oddychaniu mogą być związane z istotnym zatkaniem nosa, z istotnym obłożeniem czy obrzękiem gardła i tak dalej, ale duszność, a techniczne kłopoty, które czujemy, że mam zatkany nos i nie mogę oddychać, to są dwie zupełnie różne sprawy. Ja, przygotowując się do rozmowy z panem, zajrzałam do takich danych z brytyjskiej aplikacji Zoe COVID Symptom Study. Jest to aplikacja, z której korzysta blisko 5 milionów użytkowników zgłaszających objawy, jakie ich dotknęły w przypadku zakażenia. I tylko 50% osób korzystających z tej aplikacji doświadczyło tej takiej klasycznej właśnie triady objawów COVID-19, czyli gorączki, kaszlu lub utraty węchu lub smaku. I chciałam zapytać, czy w przypadku Omikrona właśnie utrata, osłabienie tych dwóch zmysłów jest częściej obserwowane? Nie, w przypadku Omikrona te neurologiczne objawy podstawowe dla wariantu, znaczy dla wirusa z Wuhan i potem dla wariantu alfa, czyli osłabienie czy czasowa utrata węchu i smaku, praktycznie są bardzo rzadkie. To jest kolejny dowód na to, że profil chorobowy tego wariantu jest inny niż poprzednich. Panie profesorze, a czy potrzebujemy nowych testów antygenowych, które mogą wykrywać wariant Omikron? Pytam dlatego, że chociażby ze Stanów Zjednoczonych płyną takie sygnały. FDA mówi, że nawet w 50% przypadków zakażeń badanie antygenowe dało wynik fałszywie negatywny. Niestety to jest duży problem i to dotyczy nie tylko testów antygenowych, ale również częściowo testów PCR, jak i wtórnie do tego szczepień. Jest to na tyle różny wariant, że rzeczywiście trzeba będzie modyfikować te narzędzia, które mamy do wykrywania i walki z wirusem, bo w przeciwnym razie te narzędzia przestaną być tak skuteczne, czy tak dobrze funkcjonujące jak dotychczas. I znowu po kolei, czyli testy antygenowe, tak, rzeczywiście są sygnały, że to jest w tej chwili mniej więcej 50 kilka procent tylko skuteczności, co jest oczywiście radykalne.
radykalnie nisko i powoli przestaje to mieć sens przy takich wynikach, jakie zaraportowało FDA kilka dni temu, czy jakie ogłosiło FDA właściwie z raportów lokalnych kilka dni temu. Rzeczywiście to stawia w wątpliwość przy tym wariancie używania tego typu testów. Oczywiście te testy można w tej chwili zmienić, można zacząć szukać innego antygenu, czyli tego antygenu, który charakteryzuje antygenu wariantu Omikron. To niestety wymagać będzie modyfikacji technologicznej szybkiej, no i wymiany testów dostępnych na rynku, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Często pada pytanie ostatnio o kolejne szczepienia, bo już wielu oficjeli, wiele organizacji międzynarodowych nie ukrywa, że kolejne dawki wspomagające, przypominające, boostery, czy jakkolwiek je nazwiemy, mogą okazać się w przyszłych miesiącach czy latach konieczne. No i pytanie, czy to będą takie same szczepionki jak te, które przyjmowaliśmy dotąd? No, wydaje się, że nie, że to będą szczepionki technologicznie takie same, to znaczy oparte o technologię, powiedzmy, mRNA, natomiast prawdopodobnie będą to szczepionki, które będą miały już to mRNA kolca czy białka S wariantu Omikron. Panie profesorze, na koniec chciałam nieco zmienić tematykę, bo wkraczamy w trzeci rok koegzystencji z SARS-CoV-2. Ja pamiętam, jak rozmawialiśmy półtora roku temu bodajże o pacjentach, którzy przeszli COVID-19, a potem w badaniach kontrolnych okazywało się, że mają zwłóknienia w płucach. Proszę powiedzieć, jakie były losy tych chorych? Co te kolejne miesiące przyniosły nowego? Jaką wiedzę w tym temacie? Tak, rzeczywiście ta grupa, może przypomnę, była pierwotnie bardzo duża, bo jeszcze raz, wirus Wuhan i jego wariant alfa były wirusami bardzo ostro atakującymi układ oddechowy. W związku z powyższym i na ostro, i w przewlekły, w kontekście powikłań, tam dominowały objawy z układu oddechowego. I rzeczywiście około 30% pacjentów po przejściu COVID, ja mówię o tamtych dwóch wariantach, jeszcze 6 miesięcy po, miało jasne objawy wskazujące na to, że wydolność oddechowa nie w pełni wróciła do normy. W badaniach obrazowych, czy to było USG płuc, czy to była tomografia płuc, widać było w 6 miesięcy wyraźnie tworzące się zmiany włókniste. To nie była tylko nasza obserwacja, to szereg zespołów na świecie to opisywało. Natomiast całe szczęście, większość z tych zmian, które obserwowaliśmy, tworzenie się ich i zaburzenia dyfuzji gazów w płucach z tego wynikające, większość z tych pacjentów wróciła do normalności po około 12-16 miesiącach. Natomiast no, to jest znowu, nasza grupka jest niewielka i to jest nasza obserwacja. Natomiast wiele raportów ze świata, głównie raportów włoskich i raportów amerykańskich, pokazuje, że mimo wszystko około kilkunastu do 20% nawet pacjentów, w zależności od ich stanu zdrowia przed COVID-em, te zmiany włókniste w płucach pozostają trwałe. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę, za wizytę, zapewne nie ostatnią w naszym wirtualnym studiu. Ja przypomnę, że moim i Państwa gościem był profesor Andrzej Fal z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Dziękuję bardzo, do usłyszenia i do zobaczenia oczywiście.